bo w ogóle na wiosnę mocno rozważałem robienie prawka kategorii A, ale to jak to zwykle u mnie bywa, kolejny rok marzeń i zero realizacji w tej kwestii. Powiem wam, że nawet nie wiem, czy ja to prawko zrobię, czy ja je zrobię w ogóle w najbliższych latach, bo mam tam jakieś inne plany, takie, no powiedzmy, gdzieś tam mieszkaniowo, domowe, jeszcze do końca nie wiem, więc te pieniądze będą potrzebne. A nie ukrywajmy, kategoria A, no to jest czysta fanaberia w momencie, kiedy mamy czym jeździć, kiedy mamy kategorię B, kiedy mamy jakiś sprzęt. To rzeczywiście ta kategoria A jest czystą fanaberią, a trzeba wiedzieć, że raz, potrzebny jest na to czas, co najmniej te 30 godzin czy 20 nauki jazdy. Trzeba te 2-3 koła wyłożyć na same kursy plus egzaminy. No jest to koszt. No a druga sprawa, że to się też wiąże ze zmianą sprzętu na coś lepszego, na coś większego, więc no generalnie ten koszt na pewno byłby jakiś tam. No myślę, że w najbliższym czasie nie, aczkolwiek nie wykluczam, bo w moim przypadku to może być tak jak z dzisiejszą jazdą. No też jakoś bardzo nie planowałem, no ale udało się gdzieś tam wyskoczyć, znaleźć ten czas, więc podobnie może być z prawkiem. Na pewno fajnie byłoby dla kanału zmienić ten sprzęt. Nie wiem, czy tutaj, co tu chodzi z tymi oznaczeniami na drzewie, co tam były. No bo nie ukrywajmy, dużo też zależy, siła kanału też zależy od sprzętu, na jakim jeździmy. Na pewno są motocykle bardziej popularne i mniej popularne, te, które budzą większe zainteresowanie, no choćby jak Yamaha MT, którą mi śmigałem tutaj, no to oczywiście widać po wyświetleniach, że jest to, że to trafia do szerszego grona odbiorców. Podobnie byłoby z kategorią A, no z większymi sprzętami, ale nie możemy tylko patrzeć na wyświetlenia, nie o to tutaj chodzi. Ten kanał też jest w dużym stopniu kanałem niszowym i choć oczywiście chciałbym, żeby ten kanał rósł, żeby te subskrypcje rosły, tego zachęcam do klikania, zwłaszcza te osoby, które tu regularnie wracają. Mam świadomość, że sam też nie subskrybuję wielu kanałów, choć je oglądam i gdzieś to rozumiem, że nie każdemu chce się klikać, nie każdy widzi w tym sens, bo przecież jak coś lubię oglądać, to sobie to znajdę, nie potrzebuję tych przypomnień. No ale gdzieś nie ukrywam, że fajnie byłoby, żeby ta liczba rosła. Jest to motywujące, jest to zachęcające, kiedy widzi się, że te wyświetlenia rosną, albo przynajmniej nie spadają. Więc w ten sposób do tego podchodzę, że fajnie byłoby, gdyby ta liczba rosła i żebym za jakiś czas mógł wam podziękować za, nie wiem, 500 subskrypcji. Ale koniec jakby tematu subskrypcji, bo to nie o to tutaj chodzi do końca. Chodzi o to, żeby czerpać przyjemność z jazdy, żeby pokazywać tutaj okolice wam i może zachęcać też do kupywania sprzętu, do w ogóle poruszania się jednośladem. Myślę, że wiele osób rozważa taki temat gdzieś tam dojazdu do pracy, więc być może ten kanał pokaże, że to nie jest takie skomplikowane, że można mieć, że można się spokojnie poruszać w miarę bezpiecznie, w miarę komfortowo, tak jak właśnie na Hondzie S-Wing. Tu jakieś ślady po dożynkach, które były albo dopiero będą. Mamy godzinę 10:40.
już robi się dosyć ciepło. Damy gości na dożynkowych, czyli te dożynki, nie po piersi? Ciekawe, czy to już było, czy dopiero będzie. Muszę sobie czas do czasu uchylić szybkę. No, ale wracając do tematu planów, no to dalej jeżdżę Hondą. Tak jak wspomniałem wcześniej, gdzieś tam jakiś drobny serwis tutaj w Hondzie przeprowadziłem. Ten pasek napędowy, rolki, koszt był około 300 zł. Pasek chyba 160, rolki jakoś też podobnie. Jeszcze te ślizgi też od razu wymieniłem, no żeby nie mieć później wątpliwości, że gdzieś tam poinwestowałem w coś, a nie zrobiłem tego porządnie. Czy czuję jakieś różnice? Właśnie ciężko powiedzieć, słuchajcie, bo chciałem trochę wyeliminować takie szarpanie, które w Hondzie ma miejsce podczas ruszania, czasami też w trakcie jazdy, ale przy niższych prędkościach, przy skrętach, jak tak właśnie puścimy manetę, a później dodamy gazu, no to w Hondzie jest takie, przynajmniej w mojej Hondzie, jest takie poszarpywanie połączone z takim ślizganiem się paska, mimo tego, że ten pasek jest nowy, jest oryginalny, podobnie jak rolki, to jakby ten problem dalej jest, on nie zniknął. I tak no, zastanawiam się, czy problem nie leży gdzieś głębiej. Nie żałuję oczywiście tej wymiany, no bo pasek już miał swoje, już było widać lekkie spękania w tych rowkach. Więc no, wolałem to zrobić, żeby mieć tą spokojną głowę, że ten pasek mi nie pęknie gdzieś w trakcie jazdy. Więc takie poczyniłem sobie prace serwisowe w tym roku. Było to trudne zadanie, bo gdzieś tam musiałem prosić o pomoc przy odkręcaniu i naprawdę przy tym było dużo zabawy, bo do tego nie miałem specjalnych kluczy, specjalnych narzędzi, więc tam było straszne kombinowanie, żeby odkręcić ten talerz. Z dzwonem chyba był mniejszy problem, ale właśnie z tym talerzem przy rolkach tam był kłopot. O ile z odkręceniem to jeszcze pół biedy, ale zakręcenie to też problematyczne bardzo, więc no, nie zachęcam osób do działania tutaj samodzielnie przy takich naprawach, jeśli nie macie kluczy, nie macie... O, wiem, że Brachol wymyślił i zakręcaliśmy dzwon, zakręcaliśmy takim pasem gumowym, przełożonym przez taką rurkę, i to Brachol zacisnął i to dosyć dobrze trzymało. Nie wiem, tutaj też jakieś dużynki ślady.